Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj przed reprezentacją Polski arcytrudne zadanie, czyli walka o miejsce na tegorocznych Mistrzostwach Europy w Niemczech. Jakie mamy szanse na awans w meczu z reprezentacją Estonii, Walii czy też Finlandii? Czy znów możemy się spodziewać antyfutbolu w wykonaniu Polaków? W jakiej formie są reprezentanci Michała Probierza? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Już niebawem może być nas aż 400 tysięcy. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Zacznijmy od początku, czyli od wylosowania grup eliminacyjnych do Euro 2024, które w teorii były dla nas bardzo szczęśliwe. Grupa E, w której się znaleźliśmy, z automatu ustawiła nas w roli faworytów, ponieważ oprócz nas w tej samej grupie znalazła się reprezentacja Czech, Albanii, Mołdawii oraz Wysp Owczych. O bezpośredni awans pierwszego miejsca mieliśmy walczyć więc z Czechami, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Po 10 kolejkach grupę E wygrała Albania, mając tyle samo punktów co Czesi, jednak posiadając jednocześnie lepszy od nich bilans bramkowy. My natomiast okazaliśmy się lepsi tylko o jeden punkt od czwartej Mołdawii, a dzięki utrzymaniu się w dywizji A Ligi Narodów mogliśmy liczyć na dalszą walkę o grę na turnieju u naszych zachodnich sąsiadów. Co do naszej gry w eliminacjach, każdy pewnie widział, że byliśmy fatalni, a każdy rywal był dla nas wyzwaniem, w szczególności wspomniana Mołdawia, z którą w dwóch spotkaniach wywalczyliśmy wyłącznie jeden punkt. W skrócie, kompromitacja roku, ponieważ rok 2023 był najgorszym dla naszej kadry narodowej od rozpoczęcia ery Adama Nawałki. 21 marca czeka nas pierwsze duże wyzwanie i miejmy nadzieję, że nie ostatnie. Półfinał baraży z reprezentacją Estonii na Stadionie Narodowym w Warszawie. W teorii formalność, jednak eliminacje udowodniły nam, że w przypadku naszej reprezentacji nie ma słabych drużyn i każda potrafi umieścić futbolówkę w siatce polskiego golkipera. W całej historii z Estonią graliśmy 9 razy, z czego za każdym razem wyłącznie na zasadzie meczu towarzyskiego, co nieco utrudnia nam rozeznanie w możliwościach przeciwnika. Warte podkreślenia jest, że przegraliśmy z nimi tylko raz i było to w 2012 roku, kiedy po raz ostatni graliśmy z Estończykami. Przegrana 0-1 po bramce w 90 minucie meczu to może nie jest imponujące zwycięstwo ze strony rywala, ale jednak wciąż zwycięstwo. Mecz towarzyski mocno jednak różni się od meczu o punkty, a w tym przypadku o finał baraży, stąd wciąż możemy realnie sądzić, że pokonamy Estonię, tym bardziej, że nasza kadra wygląda znacznie bardziej okazale aniżeli 12 lat temu. Również selekcjoner naszych rywali ma świadomość, że 21 marca będziemy typowani do spotkania jako faworyci, o czym mówił w jednym z ostatnich wywiadów. Doskonale wiadomo, kto w meczu Polska-Estonia jest zdecydowanym faworytem. Nie będę się bawił w procenty, ale wszyscy wiemy, jak to wygląda. Historycznie, ale i obecnie. Polska jest krajem piłkarskim z wielkimi tradycjami, udziałem w wielkich imprezach, piłkarzami grającymi i w dobrych zagranicznych klubach, ale i polskiej ekstraklasie, którą nieco poznałem. Wiem więc, z kim przyjdzie nam się zmierzyć. Z jednej strony trzeba być więc realistą, ale z drugiej to tylko jeden mecz. W takim przypadku to lepiej dla drużyny uważanej za słabszą, bo w jednym meczu wszystko się może zdarzyć. Jeśli wygramy półfinał z Estonią, czeka nas finał na wyjeździe, a naszym przeciwnikiem będzie wygrany drugiego półfinału, w którym zmierzy się Walia z Finlandią. W przypadku Finów sytuacja byłaby podobna co w przypadku Estończyków. Mówiąc jaśniej, w całej historii z reprezentacją Finlandii graliśmy aż 33 razy, z czego tylko wyłącznie 3 razy odnieśliśmy porażkę, po raz ostatni w 2006 roku. Biorąc jednak pod uwagę ostatnią dekadę, dwukrotnie mierzyliśmy się z Finami w meczach towarzyskich i dwukrotnie wygraliśmy. Kolejno 5-1 w 2020 roku i 5-0 w 2016.
Biorąc pod uwagę, że ostatnie zwycięski mecz graliśmy przeszło 3 lata temu, to można byłoby stwierdzić, że w przypadku finału właśnie z kadrą fińską możemy liczyć na pewne zwycięstwo. Ale jak już mówiłem, mecze towarzyskie mają się nijak do tych o prawdziwą stawkę, a w tym przypadku tą stawką byłyby występy na Mistrzostwach Europy w Niemczech. Większość z nas jednak, podobnie jak w przypadku naszego awansu do finału, bardziej wierzy w awans Walii aniżeli Finlandii. Stąd nasze głowy powinny bardziej się skupić na finałowego ewentualnego rywala z Wysp. Co do bilansu z Walią, łącznie 10 starć, 7 zwycięstw z naszej strony, 2 remisy i wyłącznie jedna porażka przeszło 50 lat temu. W skrócie, statystyki występów grają na naszą korzyść, ale piłka nożna nie opiera się na samych statystykach. Stąd warto do tego bilansu podejść z dystansem. Zdecydowanie grę Walijczyków byłoby nam najłatwiej rozszyfrować z faktu, że graliśmy z nimi dwukrotnie w Lidze Narodów w 2022 roku. Pod wodzą Czesława Michniewicza udało nam się z nimi również dwukrotnie wygrać, dzięki czemu utrzymaliśmy się w Dywizji A i możemy teraz grać w barażach o Euro. Jednak to, co 2 lata temu dała nam Walia, może nam odebrać w potencjalnym finale baraży. Nie ma co ukrywać, że zespół z Wysp nie dysponuje tak silną kadrą co Polska. Jednak potrafią grać jakościową piłkę, a w stawce o występ na dużym turnieju możemy nie mieć już tak łatwo, co w Lidze Narodów. Tym bardziej z innym selekcjonerem na pokładzie. Ostatnie 12 miesięcy były fatalne w wykonaniu polskiej reprezentacji, a nasza gra przypominała lustrzanie grę z roku 2013. Gdzie również w potencjalnie łatwej grupie eliminacyjnej sobie nie radziliśmy. Na jakich pozycjach możemy czuć jednak największe zagrożenie? Zdecydowanie środek pola, z faktu na małą ilość gry w ostatnim czasie Piotrka Zielińskiego w Napoli. Czy nie za duże doświadczenie reprezentacyjne takich graczy jak Damian Szymański oraz Jakub Piotrowski? We wcześniejszych latach mogliśmy polegać m.in. na Klichu, jednak na dzień dzisiejszy posiadamy do dyspozycji nazwiska niższej klasy, co oczywiście nie musi mieć wpływu na gorszą grę środka pola, ale pozostawia pewien niepokój. Do kadry, co prawda po 2 latach, wraca Jakub Moder, jednak należy powiedzieć, że nie jest on w rytmie meczowym. Brak regularnej gry u Jakuba Kamińskiego także nie jest niczym pozytywnym dla polskiego selekcjonera. A ciężko ocenić, jak prezentować będzie się forma na kadrze Karola Świderskiego czy nawet Roberta Lewandowskiego, który od 2 lat nie daje już tak dużo kadrze, co wcześniej. Na plus może być natomiast forma chociażby Jakuba Kiwiora, który zalicza udane tygodnie w Arsenalu, a także dyspozycja Krzysztofa Piątka w lidze tureckiej, który w tym sezonie zdobył do tej pory aż 13 bramek. Najmniej możemy się martwić o pozycję bramkarza, bowiem zarówno Wojciech Szczęsny, jak i Marcin Bułka prezentują przynajmniej solidny poziom, ale w kontekście golkiperów zawsze mieliśmy przynajmniej jedno nazwisko, które trzymało poziom w ligach z europejskiego top 5. Słabym ogniwem może być również selekcjoner i nie mówię to w kontekście jego CV jako trener, a czasu prowadzenia reprezentacji Polski, który wynosi mniej aniżeli pół roku. Michał Probierz już po losowaniu wypowiedział się krótko na temat baraży, mówiąc m.in. Wiedzieliśmy, że zaczynamy baraże od meczu u siebie z Estonią. Konstantin Wasiljew to mój były gracz i jeden z liderów naszego najbliższego przeciwnika. Potem musimy czekać na wynik drugiego meczu. Spotkanie Walia-Finlandia zapowiada się interesująco. Na razie nie obserwowaliśmy tych drużyn, ale wiemy, że Walia gra bardzo dobrze. Na pewno mamy szansę, żeby zakwalifikować się do mistrzostw. W czwartek w późnych godzinach wieczornych poznaliśmy natomiast listę powołanych do reprezentacji Polski na marcowe baraże i nie zabrakło zaskoczeń. Michał Probierz w bramce postawił na trójkę golkiperów: Skorupski, Szczęsny oraz Bułka. Brak Drągowskiego czy Grabary jest więc zrozumiały z faktu, jak wcześniej wymieniona trójka prezentuje wysoką formę w ligach z top 5. W linii obrony nie pojawiły się również żadne nowe postacie i w meczu z Estonią możemy zobaczyć takie nazwiska jak Kiwior, Bednarek czy Kasz. Lekka sensacja pojawiła się natomiast w kategorii powołanych pomocników. Ponieważ oprócz takich piłkarzy jak Piotr Zieliński czy Sebastian Szymański, Probierz postanowił powołać mniej znanych Dominika Marczuka i Tarasa Romanczuka z Jagiellonii Białystok. Największym zaskoczeniem jest jednak powołanie Jakuba Modera, który dopiero co wdraża się z powrotem do wielkiej piłki, po ponadrocznej kontuzji kolana. Polak od listopada zeszłego roku do teraz rozegrał łącznie dla Brighton 9 meczów Premier League, spędzając łącznie na murawie 215 minut, co daje średnio 24 minuty na spotkanie. W przypadku rozgrywek FA Cup grał dwukrotnie, grając średnio po 60 minut na mecz, co jest już lepszym wynikiem, jednak nie zmienia faktu, że jego powołanie nadal może zaskakiwać. Jeśli chodzi natomiast o powołanych napastników, pojawił się oczywiście Robert Lewandowski oraz Krzysztof Piątek, Adam Buksa i Karol Świderski, co jednocześnie powoduje, że zabrakło miejsca dla Arkadiusza Milika, który w ostatnim czasie coraz rzadziej jest powoływany do polskiej kadry. Jak na baraże z kolei reagują polskie media?
występują bardzo mieszane uczucia, ponieważ nasza kadra i jej potencjał dają do zrozumienia, że bez wstydu i z pewnością siebie powinniśmy wygrać baraże. Jednak po fatalnych eliminacjach ciężko jest nadal wierzyć, że w jakimkolwiek meczu możemy faktycznie być faworytami dla polskiego kibica. Pogrążające występy z Mołdawią, wygrana i porażka z Albanią, a także nieudane próby wydarcia punktów z Czechami. Właśnie też z nimi graliśmy ostatnią kolejkę eliminacji, remisując 1-1 na własnym stadionie, co wywołało po ostatnim gwizdku falę krytyki ze strony polskich mediów. W język ani trochę nie gryzł się chociażby dziennikarz portalu gol.pl, który porównał naszą reprezentację do szczurów. Potrzebowaliśmy zwycięstwa, a to Czesi trzykrotnie w doliczonym czasie nam zagrozili. To jest komedia. Jak słucham tej dyskusji, że możemy awansować przez baraże, a po co my mamy pchać się na to euro? My już nie możemy awansować na mistrzostwa. Możemy tam wpełznąć jak szczur w śmietnik. Nie awansujmy już z godnością. Nie ma co ukrywać, że sam fakt, że zagramy w barażach jest już absurdem i to nie dlatego, że nie udało nam się awansować z de facto nietrudnej grupy eliminacyjnej. Nasza gra i zaangażowanie pokazały w roku 2023, że my po prostu nie zasługujemy na występ na euro w Niemczech. Tym bardziej, kiedy uświadomimy sobie, że w fazie grupowej zmierzylibyśmy się z Austrią, Holandią i Francją. Piłka nożna nie polega jednak na tym, kto bardziej zasłuży na awans czy wygraną poprzez styl i zaangażowanie, a poprzez wynik niezależnie w jaki sposób zdobyty. Stąd drużyna grająca antyfutbol może zajść dalej aniżeli zespół grający piękny dla oka futbol. To też oznacza, że w barażach przede wszystkim musimy zdobyć więcej bramek niż rywal, a to w jakim stylu to zrobimy jest już drugorzędne. Tomasz Ćwiąkała wprost zapytał w wywiadzie selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza, czy w barażach zobaczymy antyfutbol polskiej drużyny, byleby tylko awansować. Jak na to pytanie odpowiedział trener? Posłuchajcie sami. Jeśli przejdziecie pierwszego rywala, czyli Estonię, to możemy się spodziewać nawet antyfutbolu, ale tylko po to, żeby za wszelką cenę awansować? Pytanie, co to jest antyfutbol, no bo jak Atletico się broni i przez cały mecz, to mówimy, że fenomenalna defensywa i umieją płynnie przejść do kontrataku i ten, jak chcesz powiedzieć, to powiesz, że to jest antyfutbol i laga na lewego. No to jest punkt widzenia, zależy od miejsca siedzenia. Co innego jest laga, co innego jest długie podanie. No tak, no ale to my będziemy zagrywać... u nas jak będzie długie podanie na lewego, to będzie się mówił, że to jest laga. Nie, jeśli będzie zagrywał dobre, długie podanie jak Kiwior, to nikt nie będzie mówił o żadnej ladze. No. Powiem ci tak, zarzucano ci dośrodkowania w Krakowie. Gdyby reprezentacja Polski opierała się na dośrodkowaniach takich, jakie pokazywał Nikola Zalewski w twoich meczach, to ja ci gwarantuję, że ludzie chwaliliby te dośrodkowania. Jestem o tym przekonany. No dobra. Ja osobiście uważam, iż reprezentacja Polski po ciężkich spotkaniach zdoła awansować na Mistrzostwa Europy w Niemczech. Forma reprezentantów w piłce klubowej uległa poprawie w porównaniu do poprzednich miesięcy. Do dobrej dyspozycji wrócił także Robert Lewandowski i to on może okazać się kluczowy w poprowadzeniu nas na wielki turniej w Niemczech. A wy jak sądzicie, zasługujemy na to, aby zagrać na Euro w Niemczech po tym, co zaprezentowaliśmy w ostatnim roku? Czy w ogóle mielibyśmy szansę, aby wyjść z grupy? Jak przewidujecie spotkanie reprezentacji Polski z Estonią oraz ewentualny finał baraży? Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!